Siemanko, jestem Lutek, a to jest Grid Autosport. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry. Chociaż dawno jej nie było u mnie na kanale, to pomyślałem, że sobie w nią zagram. I niestety smuteczek, bo chciałem sobie wbić tak naprawdę na online i zobaczyć, czy ktokolwiek w to gra, i niestety. Nie ma absolutnie nikogo. Cicho, głucho, pusto. Po prostu. Więc przypomniało mi się, że jest jeden fajny, właściwie jest kilka fajnych trybów w Grid Autosport. I jednym z nich jest bardzo rozbudowany, a może przesadziłem troszeczkę z tym rozbudowaniem, ale na pewno bardzo ciekawy tryb driftowania, który mi się podobał. Pamiętam, że jakiś czas temu driftowałem razem z Kemotem, grając online po prostu z nim, w C1 bodajże. Natomiast dzisiaj będziemy sobie driftować w C2, klasie C2, czyli to są takie troszeczkę słabsze samochody, ale równie ciekawie będzie można tutaj wykonać się drifty. I zrobimy sobie tak, wybierzemy tor, zmień tor. Ten jest bardzo fajny, driftowy betów, albo w jedną stronę, albo w drugą się jedzie. Okrążenia, wyścig pierwszy, damy sobie po jednym okrążeniu, myślicie, że wystarczy? Myślę, że tak, wystarczy. Wstecz, ale jeszcze zrobimy jedną opcję, mianowicie weźmiemy sobie, uszkodzenia to jest tutaj ładnie włączone, ale chcę liczbę zawodów wybrać razy 2. I teraz tak, tutaj są poziomy przeciwników i powiem wam, że grałem na bardzo trudnym i bardzo trudny poziom przeciwników, to jest hardcore. Dałem z siebie wszystko, miałem tam z 3 200 000 punktów na jednej trasie, gdzie zdobywam normalnie 2800, jak się postaram, a tutaj 3200, myślę, no teraz to mi się uda. I patrzę na tabelkę, tam jestem zdyskwalifikowany. Patrzę, oni tam mieli po 4 miliony, także jest w cholerę trudno. Dlatego biorę sobie tylko poziom trudny i będę miał wielką nadzieję, że mi się po prostu uda to przejść. Opcje zaawansowane. Nie podoba mi się jedna rzecz, a mianowicie klasyfikacje. Zresztą zaraz wam to wytłumaczę. Chodźmy do gry. Tutaj mamy wybór 3 samochodów. Możemy wybrać albo RX7, Silvię z 2003 roku oraz Nissana 350Z Nismo stunigowanego na drift. I tutaj mamy statystyki, gdzie Nissan 350Z pod względem prędkości wypada najlepiej, a pod względem przyspieszenia wypada najlepiej Mazda. Moc ma też Mazda najlepszą. Dobrze, weźmiemy sobie Mazdę. Nie wybrałem sobie koloru, ale to chyba nie przeszkadza, co? Zabierzemy stąd myszkę, żeby nie przeszkadzała. Dobra. I powiem wam, że naprawdę w ostatnich czasach jest to Grid Autosport, jest to jedyna chyba gra, która posiada tak bardzo fajny tryb driftu. Bardzo mi się on podoba. Zawody, 1 z 2, 4 podejścia. No i niestety będę musiał tutaj wykonać kwalifikacje na początku. 2 rundy po jednym okrążeniu. Jadę moją piękną Mazdą RX-7. Naprawdę bardzo mi się podoba. Chociaż mogłabym mieć jakieś malowanie. Ale krata, zobaczcie. Łohoho, koksu. No dobra, próbujemy. I piękniusio, teraz szybki odwrót. Aj, potrącony, och, mało brakowało. Nie mogę potrącić tych pachołków. Do nich najlepiej jak najbliżej się zbliżyć. Wtedy się dostaje dużo punktów. Oczywiście podczas driftu musimy się zbliżyć. No bo jak się zbliżymy jadąc normalnie, no to bez sensu, tak? Trzeba oczywiście driftować. Och, nie wyszło, nie wyszło. Pamiętajcie, że to jest poziom trudny i muszę dać z siebie wszystko. Mogę być łatwo zdyskwalifikowany. Tak naprawdę nie wiem, czy dam sobie radę tutaj, ale powinienem mieć gdzieś. O! Kurde, zagapiłem się na następny pachołek, a zapomniałem o tych małych. Okej. Ja tu chyba muszę ręczną skrzynię sobie. O! Przester! Ależ pięknie brzmi ta maździocha. I przy samych pachołkach! Oh! Wbiło mi troszeczkę tam nożnika, ale pogorszył mi się flow. Znaczy,
mam niby flow 100%, ale no, tu chodzi o to, że nie ma tej płynności, ja nie lubię tak. Bo tutaj chodzi o to, żeby przy tych pachołkach jak naj... Ach! Kurde, jak najbliżej się trzymać. A czasami... Czasami ten drift po prostu nie wygląda tak płynnie, nie? Jakbyśmy tego chcieli. No dobra, nie ma 300 tysięcy punktów. Ach! Słabizna, 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 słabizna. Woo! Jest! Chyba się udało jakoś. 1 600 000, 1 700 000, 1 900 000. No i zobaczymy, czy... Aha, teraz chyba nie będzie wyników. Jeszcze drugie podejście będę miał. Tak, drugie podejście i zobaczymy. Zobaczymy, co to będzie. To są kwalifikacje. I teraz się tak naprawdę okaże, czy nadaje się do tych wyścigów tutaj, czy też nie. Dostałem mnożnik za bliskie driftowanie przy pachołkach. O, no brakowało. Ach! Cofamy. Może jakoś uda mi się to naprawić. Spróbuję szerzej. Przester! A, przester! Cholera. Nie pykło, nie pykło. Ten odcinek naprawdę skopałem totalnie. Wydymałem go konkretnie. Dobra, dobra. No nie wiem co z tego będzie. Tak, dostałem mnożnik za. Świetnie. I teraz te pachołki tutaj zgwałcić. Tak jest! Tutaj nie jest punktowana strefa, więc nie muszę się tu starać, ale i tak fajnie jest sobie popalić kapora. I ładnie, ładnie poszło teraz. Poza trasą, cholera. No nie, to muszę jakoś inaczej. Ja chyba za blisko tego... tego środka tutaj się... No, pięknie, dobra. Znaczy, kurde, jak mało punktów. No nie było piękne. O, i prędkość w dupę poszła. Nie podoba mi się to. Ten przejazd był... niefajny taki troszeczkę, nawet słabo punktowany. Słabo mi popunktowali to. 3 miliony. O! Udało się, super! No to gitara. Teraz będzie właśnie ćwierćfinał. Tak. Jedziemy. Myślę, że dam radę, no kurde. Poziom trudny, różnica między poziomem trudnym a poziomem bardzo trudnym jest kolosalna. Ja po prostu, gdybym wziął poziom bardzo trudny, to nie miałbym absolutnie żadnych szans. Oni by mieli po 7 milionów punktów chyba tutaj. To jest taka fajna trasa, to jest jedna z łatwiejszych tak naprawdę, dlatego nie umiadę. Bo inne to są po prostu strasznie wąskie, tam trzeba tak dokładnie, tak technicznie jechać. Że ja nie wiem, ja będę musiał tutaj w Great Autosport naprawdę długo ćwiczyć, żeby mi to ładnie wychodziło, ale wychodzi mi coraz lepiej. Cholera. Tak sobie, nie powiedziałbym, że to byłby... to był udany ślizg. Kurde. I uwaga. Będzie poza trasą! Nie! Niestety, znaczy na szczęście nie. jak wyszło? 23. Nie dobrze. Znaczy to jest 230 tysięcy, ale ja tak patrzę na te dwie pierwsze cyfry, żeby stwierdzić, czy poszło mi dobrze, czy źle. Tu poszło mi. Tutaj jest masakra. Nie tylko. Co? Tak dużo punktów? W ogóle nie dodawałem gazu. Ta maza sama. O, proszę bardzo, jak ładnie! Ale mi się to podobało, normalnie. Już myślałem, że jakimś pikselem dotknę tego pachołka i go strącę, ale tutaj totalnie spieprzyłem. Dobra, spróbuję tutaj nie driftować, tutaj gdzie nie jest punktowane. I tutaj, ręczny i ciach. Och! Chciałem tak ładnie pocałować te pachołki.
bliżej jest zbyt ryzykownie, jak na moje umiejętności. Oj. Ale przechytrzyłem ich, cholera. Ile punktów? Taka lipa troszeczkę. Powinienem mieć tu z 2 miliony, no. Ja pierdziu. Uda mi się wygrać? Nie wiem. Drugie podejście. No to gonimy gnoja teraz. Bo jest... Teraz jest przede mną on. A zostawi trochę gumy na asfalcie. Aj! O, kurde, mało brakowało. Tak, dawaj, mazia, piękna dupcia, jest, wow, 319, kurde, nie mogę się patrzeć na te punkty, 319 tysięcy, punktów, chyba, wow, to było nawet fajne, chociaż słaby kąt, ale ładnie wyglądało. O! Dobra, teraz tutaj ładnie podejść, Lucek, ładnie podejść. Pięknie! Prawie się udało, za duża prędkość. Za duży kąt i w ogóle. Dobra, mniejsza prędkość. Tak. O, a tamten strącił pachołki, jaki wstyd. Słabi są. Poziom trudny jest jeszcze taki słaby, ale bardzo trudny... ja się boję tego bardzo, bardzo trudnego. Naprawdę. Może w następnym odcinku, jak poćwiczę troszeczkę, jak przejadę bokiem więcej kilometrów, będę miał więcej spalonych kapci ze sobą, to wtedy może mi się uda coś tam wygrać na bardzo trudnym poziomie, ale naprawdę boję się bardzo. O, uda się zaliczyć. Aj, zabrakło biegu przed samymi pachołkami. I bym miał piękny mnożnik tutaj, ale no niestety nie pykło tym razem. Wow, 3 400 000 punktów. To naprawdę fajny wynik. Dobrze. Tamten miał 2 miliony. A 3 miliony mam, pięknie. No jeszcze tak dobrze mi nie poszło w tej klasie, na tej trasie. Dobra. Próbujemy. Zobaczymy, jaki teraz przeciwnik. Sylwia. Zaczynasz z pierwszej pozycji startowej. Nadaj tempo i nie daj się wyprzedzić. Dlaczego mam się nie dać wyprzedzić? Koleś, ja bym chciał właśnie, żeby tu można było zderzak przy zderzaku jechać. Czy próg przy progu raczej. To by było fajne, chociaż... Chociaż to jest, wiecie, gracz komputerowy sterowany przez kompiota. I ona no, tak nie rozumie. A co? O ty gnoju! Sędzia Kalosz, kto tak ustawił ten pachołek? On tak wcześniej tu nie stał. Umówmy się. Jeee! O kurde! Dobre. Pięknie lata. Maździe. Ups. Ach, dobrze. No dobra, teraz tutaj. No, chwileczkę. Co za cheater? Jaki koleś? Czemu on tak mnie zramował? O nie. Poleciał w pachołki. Myślał, że dam się tym razem zramować, ale nie. Przewidziałem ten ruch. Zabawiłem się w dzień świstaka i niestety koleś twój na mnie wyszedł. O. Tak sobie. Zabrakło mocy. Dobra, wolniej. Tu jest dosyć tak nieciekawie. Ale to jest i tak, jak mówię, bardzo łatwy wyścig. Bardzo łatwa trasa driftowa. Naprawdę. 1 700 000. Tak sobie. No, poprzednio poszło mi naprawdę dobrze. Chociaż nie spodziewałem się. Pierwsze odcinki wyszły fajnie. Dobra, doganiamy. Zachowaj kontrolę, a będzie dobrze i teraz. Ja zawsze zachowuję kontrolę, koleś.
Ja wam powiem, że troszeczkę te wyścigi tutaj w Grid Autosport są nudne. W Gridzie dwójce, z tego co pamiętam, bo już dawno w Grida dwójkę nie grałem tak naprawdę, ale tam było ciekawiej, bo no były te różne wyścigi, były takie wyścigi umiejscowione w jakichś lokalizacjach typowo drogowych i wydaje mi się, że fajniej było, bo nie wiem, można było jakoś po swojemu stunigować te samochody, a tutaj nie mam nawet swoich samochodów, pięknie wyszło, tylko mamy jakieś tam wozy od sponsorów, tego typu rzeczy, no i nawet na drift nie możemy sobie potunigować za bardzo, taki smutek. No kurde, jak wy mi podpowiadacie, jak mam driftować? O tak, i co, zaliczę? Zaraz. Przyjdzie zaliczyć. No dobra, odpuszczę tym razem. 28 tysięcy, 28, 280 tysięcy. Za daleko. No i dobra. Czy będzie 2 miliony? Ja wiem, muszę się postarać na ostatnim odcinku punktowanym. O! Nie będzie. Cholera, ale bardzo blisko. 1 900 000 punktów. To jest bardzo fajny wynik. Ogólnie 3 miliony ponad. Pięknie! No i właśnie, tak jak mówię, w Grid Autosport jest troszeczkę nudno, bo musimy te wyścigi po kilka razy. Znaczy, ja lubię ogólnie, jak to się zmienia, tak? Nie lubię jeździć tych samych wyścigów po kilka razy, a Grid Autosport jest właśnie nastawiony na autosport. Czyli to, że... Czyli po prostu będziemy ścigać się tak, jak w rzeczywistości się ludzie ścigają ze sobą. W takim prawdziwym sporcie motorowym, tak? A nie jest to taki typowy arcade. Tu chodzi bardziej o zasady, niż o nie wiem, o taką zabawę w samą sobie, jak w grach arcade'owych, jak w wyścigach arcade'owych, tak? I takie gry też są fajne. Powiem wam, że ja jako facet muszę coś zdobywać. Ja po prostu muszę do czegoś dążyć. I za każdym razem, jak czegoś się nie da zrobić, to ja, hello, jak to się nie da tego zrobić? Przecież to trzeba jakoś to osiągnąć, trzeba jakoś się tego nauczyć, nie wiem, osiągnąć jakieś pomniejsze cele, a nie po prostu poddawać się od razu i nie próbować. Dlatego właśnie tak bardzo wciągnął mnie na przykład Dirt Rally, w którym po prostu nie potrafię jeździć i... Po godzince dziennie, nie no, po godzince to przesadziłem, ale po pół godziny dziennie sobie tam wbijam i próbuję coś wywalczyć po prostu. Próbuję zdobyć zielone fragmenty na trasie, czyli takie, które przejechałem w dobrym czasie. To jest bardzo trudne, ale nie poddaję się i przeważnie to wygląda tak. Jadę jakiś odcinek, nie wychodzi mi Alt F4. Siedzę sobie, wbijam z powrotem do gry i mówię, nie, muszę to ukończyć, muszę zdobyć kasy na kolejny samochód i tak dalej to się toczy, ale ogólnie chodzi tam o to, że naprawdę bardzo ciężko jest jeździć. Tutaj jeśli chodzi o drift w Gridzie Autosport, on jest bardzo łatwy, tutaj można się nauczyć takiego w miarę driftowania jak ja teraz. Nie wiem, wbijając sobie do gry dosłownie na godzinkę, potrenując sobie różne trasy. Ta trasa, jak mówiłem, ona jest bardzo łatwa. Natomiast są jeszcze te takie wąskie, trudne, z którymi ja po prostu sobie też nie radzę za bardzo. A przynajmniej nie na poziomie bardzo trudnym, który mnie po prostu rozwala. O, brakowało, ale się udało. Dobra, uwaga. Duży kąt, musimy duży kąt, bo jest za duża prędkość. Te pchałki! Och, ty maździocha jedna. Dobra, tutaj będzie. Nie. O, bardzo dobrze. O!
No pot się leje po dupie dosłownie. I... pięknie, posmarowaliśmy ładnie oponami asfalt. I ostatni odcinek. I coś czuję, że ja po prostu wygram te mistrzostwa. Niestety chciałem... no, brakowało. Niestety chciałem sobie dzisiaj pograć tego multika, właśnie driftując. Ale wbijam do lobby. Sam zresztą stworzyłem lobby, bo nie było do kogo dobić. Wbijam... nikogo nie ma, no kurde. Smutne to jest. Naprawdę drifty w tej grze są świetne. Tu się okazuje, że... zawody dwa... no te następne, tak? Pokażę wam tylko, jak ta trasa wygląda. Ona jest... kłopotliwa. Mało powiedziane, ona jest okropna. Jest tu wąsko, jak nie powiem w jakiej dziurze. I musimy ją pokonać jakoś. Musimy dealać z tym. Patrzcie, patrzcie jak to wygląda. Op. Już pachołek. Trzeba tak zajebiście podjechać. I tu nie można mieć dużej prędkości. Tu zakręty, zobaczcie jakie są wąskie. I albo wypadniesz, albo... o, już podkręcony pachołek. Albo wypadniesz z zakrętu, wypadniesz na pobocze, albo stracisz pachołka. O. Dobra, cofniemy troszeczkę dalej. Nie wiem jak się ustawić do tego zakrętu. To jest 90 stopni, wąsko jak... jak u Chińczyków. O, o tak, w sumie drift się stąd wywodzi. No gdzie? Znaczy drift się wywodzi z Japonii, ale... mówi się potocznie Chińczyki na nich. Zresztą, oni nawet nie wiedzą gdzie jest Polska, więc... co ja się będę nimi przejmował? Oni myślą, że my w Europie mieszkamy jeszcze w zamkach. Whatever. 390 tysięcy, tyle co tam na tej poprzedniej trasie zdobywałem na jednym odcinku. O Boże! Nie, no... dobra, dziękuję, już tutaj wystarczy. No, proszę cię. Ho! Gdyby to jeszcze fajnie wyglądało, to by było dobrze. ...477 tysięcy punktów. No, już lepiej. Tadam! Powinienem mieć tu w sumie jakieś 1 100 000. Nie wiem jak to osiągnąć, ale po prostu się nie udało. Bo ta trasa jest dla mnie za trudna, jak mówiłem. No nie pykło, nie pykło. Po prostu nie pykło. Bardzo fajny tryb driftu, można naprawdę fajnie się pobawić. Myślę, że w następnym odcinku pokażę wam drifty w C1 i może zaproszę jakąś osobę, która będzie chciała ze mną driftować już w takich mistrzostwach online, żeby po prostu było fajnie, bo naprawdę te drifty są tutaj spoko. Jeszcze zawody Open Wheel są też zajebiste. Chociaż te Open Wheel wolę właśnie w Project Cars, bo tam mamy fajniejszy widok z kokpitu. Ale tutaj też nie jest źle, też można się fajnie pobawić. Także tak to wygląda. No cóż, polecam się pobawić w Grid Autosport. Teraz tę grę można nabyć za małe pieniądze jakieś tam. Nie jestem pewny też za ile, bo nie chcę was skłamać. Ale ogólnie naprawdę można się fajnie pobawić. Chociaż pewnie też macie jakieś tam swoje gry do driftu, które mi tam zresztą też polecacie, że tam fajnie ci driftuje, jest realistycznie i tak dalej. Ale ja tak naprawdę bardzo dobrze bawię się w Grid Autosport i od czasu do czasu, nie mówię, że często, ale od czasu do czasu sobie tu wbijam po prostu, żeby polatać bokiem. Bardzo wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się, na razie, pa pa.